No i jak już wiecie po tytule, no to nic Wam już więcej pewnie nie muszę mówić. Będziemy dzisiaj sobie testować jedną markę, będziemy robić makijaż jedną marką i akurat dzisiaj jest to Maybelline. I mam nadzieję, że cokolwiek będziecie widzieć, bo pogoda jest już jaka jest, no pora roku taka, a nie inna, więc możecie się domyśleć, że teraz wszystkie filmy będą robione z lampą, więc mam nadzieję, że wszystko będziecie dobrze widzieć tak, jak powinniście widzieć, bo czasami mam takie wrażenie, że jednak ta lampa to daje taki trochę przekłamany efekt, wiecie, faktycznie inaczej kosmetyki wyglądają w świetle dziennym, a inaczej w świetle sztucznym. A więc nie przedłużając, przejdźmy sobie do sedna. Ja sobie wybrałam taki oto podkład. To jest ten podkładzik z serii Fit Me. One mają bardzo fajną, szeroką gamę kolorystyczną. I powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo dużo dziewczyn sobie znajdzie fajny podkład w tej serii Fit Me. Ja wybrałam 105, aczkolwiek wydaje mi się, że on może być do mnie trochę jakby za żółty. No nie wiem, zobaczymy, wiecie jak to jest, jak się jednak coś zamawia przez internet, to na zdjęciach czasami to wygląda troszeczkę inaczej. Szczególnie, że te zdjęcia to są takie zdjęcia robione, wiecie, macie taki kwadracik z kolorkiem i to jest tyle. Także no obawiam się, że on może być troszeczkę nie w tym kolorze. No zobaczymy. I dzisiaj to ja mam sobie ochotę nałożyć podkład pędzlem. Dawno tego nie robiłam, więc czemu nie? Ten podkład jest, no, dość taki leisty. W każdym bądź razie jego konsystencja jest dość lekka. I on ma być przeznaczony do skóry normalnej i do skóry takiej przetłuszczającej się, jaką mam ja. Zobaczymy sobie, jak sobie pędzel z nim poradzi. On nie jest mocno kryjący, nie jest z tych takich ciężkich podkładów. Więc powinno być ok. Ojej, ja już widzę, on jest do mnie za żółty. No i że ja lubię przewidywać takie rzeczy, to dobrze, że wzięłam sobie gąbkę. Kopię to gąbką, wyrównam te takie jakieś tam, gdzieś tam, gdzie nie gdzie smugi, które mi powstały gdzieś tam właśnie przy włosach, czy gdzieś tutaj, o właśnie, w okolicy między oczami. Po prostu ten podkład mi się tutaj nierównomiernie rozłożył tym pędzlem. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten podkład, to on krycie ma jak dla mnie żadne. Owszem, delikatnie wyrównał koloryt, ale jeżeli chodzi o jego krycie, to absolutnie z żadnym jakimś moim wypryskiem sobie tutaj nie poradził. Absolutnie. W niektórych miejscach to nawet sobie nie poradził z wyrównaniem kolorytu tak do końca. Jak na przykład gdzieś tutaj mam takie delikatne przebarwienia, czy gdzieś tutaj właśnie koło nosa. To troszeczkę widać, ale wiecie, ja to widzę, bo ja się na tym skupiam co raz, więc to tak działa. A co dwa, to jest kwestia tego, że jak mamy taki podkład, który no ma nam naturalnie wyglądać na twarzy, no to faktycznie to sprawia, że ten podkład wygląda naturalnie. Zależy, jakie lubicie wykończenie. To jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Mi on no tak średnio się podoba, a raczej nie do końca. Zobaczymy, nałożymy sobie korektor na te moje miejsca, jakieś tak bardziej wymagające. I zobaczymy, jak będzie działał korektor coraz i jak on się połączy z tym podkładem. I jak chodzi o korektor, to tutaj też wybrałam ten serii Fit Me. Jak chodzi w ogóle o podkłady i o korektory, to lubię wybierać z tych samych serii te dwa produkty, dlatego że one wtedy raczej na pewno będą ze sobą dobrze działały, no bo przecież są z jednej serii, są tworzone jakby jako jedna ciągłość, która ma ze sobą razem działać i współgrać, także one tutaj powinny być idealne, jeżeli chodzi o połączenie się i tak dalej. Jeżeli chodzi o mój numerek, to jest 08, ale dla takich totalnych bladziochów jak ja, to wydaje mi się, że no i to 115, jeżeli chodzi o podkład, i to 8 będzie też tutaj, jak chodzi o korektor. Aha, no, on będzie do mnie za żółty. No i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten korektor. On może nie jest taki w 100% kryjący, absolutnie, on ma takie średnie krycie, bym powiedziała. Może byśmy go bardziej zbudowali, kiedy bym dołożyła drugą warstwę, aczkolwiek ja nie czuję takiej potrzeby. Chociaż może na potrzeby filmu to możemy zrobić. No, także dobra, zrobimy drugą warstwę, zobaczymy, czy zbudujemy większe krycie. Chociaż mi zazwyczaj takie wyrównanie kolorytu pod okiem wystarcza, szczególnie kiedy pod to oko nakładam takie właśnie korektory, które są rozświetlające, to wtedy samo światło robi robotę. Gdzieś tam wizualnie ten obszar jest lepiej wyrównany kolorystycznie. Ja sobie dołożę tego korektora tylko w te miejsca, gdzie ja mam największy problem z zasinieniami. I tak, on się buduje.
o wiele ładniej teraz wygląda ten koloryt, to fakt. Tylko że tutaj zaś wtedy, jak dobudowujemy sobie tego korektoru, to zaczyna się pojawiać taki problem, że on zaczyna nam wchodzić w zmarszczki. Ten korektor jest raczej o lekkiej konsystencji, więc on tak się jakoś nie pcha za bardzo w te zmarszczki, ich nie podkreśla. Ale już widzę, że przy tej drugiej warstwie robi to bardziej jak przy pierwszej. Ja bardzo, bardzo tego efektu nie lubię, więc no, wolałabym tutaj na co dzień raczej korzystać z jednej warstwy i wolę mieć troszeczkę bardziej widoczny ten obszar zasiniony niż po prostu takie, wiecie, krechy z korektora. Nie cierpię tego po prostu. I jak mamy wpracowany korektor pod oczy, to spróbujmy tutaj sobie jeszcze podziałać na te moje większe jakieś problemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że on raczej sobie tutaj średnio poradzi z tymi moimi wypryskami. Bo on ma właśnie takie średnie to krycie. A no nie, powiem wam, że jednak się zdziwiłam, tak pozytywnie się zaskoczyłam, bo nie jest najgorzej. Radzi sobie ten delikatniejszy efekt przykrycia, tutaj się sprawdza do tego podkładu. Więc jeżeli macie trochę więcej czasu, żeby sobie gdzieś tam popracować tym korektorem na twarzy, albo po prostu nie macie wyprysków, to wtedy ten podkład może wam się fajnie sprawdzić. No i mimo tego, że on całkiem w 100% nie poradził sobie z zakryciem tych moich zaczerwienień, z tymi mniejszymi sobie poradził ładnie, z tymi większymi no mniej, aczkolwiek tutaj to są takie już po prostu wręcz stópeczki, więc ciężko jest takie zmiany po prostu zakrywać nawet korektorem, które są mocno kryjące. To i tak zazwyczaj gdzieś tam jakoś w jakiś sposób się przebija spod tych korektorów. No, ale wygląda to na pewno lepiej jak wcześniej. Na pewno trochę gdzieś tam to wyrównało koloryt. Natomiast muszę wam powiedzieć, że przez ten czas, kiedy ja zaczęłam sobie pracować z tym korektorem na twarzy, na tych punktach, to zauważyłam, że tutaj on mi się zaczął, ten korektor, zbierać w zmarszczkach. Normalnie mi się pozbierał w zmarszczkach. To jest ten efekt, którego ja nie lubię. I teraz tak, albo to jest kwestia tego, że nałożyłam dwie warstwy, albo to jest kwestia tego, że on po prostu się tak robi po pewnym czasie i włazi w zmarszczki. Także ja się zabieram za przypudrowanie tego jak najszybciej. I tutaj mam taki puder z serii Face Studio Setting Powder. On ma nam po prostu matowić skórę, nic większego jakoś nie robi. On mi się wydaje taki jakby, był trochę transparentny, aczkolwiek on ma numerek. On ma numer 009, to jest Ivory, czyli ten jeden z najjaśniejszych. Z tego co kojarzę, to był jeszcze taki całkiem biały. No i nałożymy go sobie odrobinę. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. No matuje, już to widzę, że on ładnie sobie radzi, że zmatowił bardzo. I teraz jak ja sobie zmatowiłam ten podkład, to bardziej widoczne są te wszystkie moje niedoskonałości i zaczerwienienia. No bo mówię, jak nam się światło odbija, to wizualnie jako tako lepiej wygląda, bo wtedy to odbicie światła jakby niweluje te zaczerwienienia. A tutaj się pozbywamy tego efektu odbicia światła i wtedy to wszystko zaczyna nam bardziej wychodzić na wierzch. Także jak ja używam takich lekkich podkładów o bardzo małym kryciu, to też zazwyczaj nie nakładam pudru, albo naprawdę nakładam go odrobinę gdzieś tam tylko i wyłącznie miejscowo, żeby uniknąć właśnie takiego efektu przybicia tych wszystkich niedoskonałości. Bardziej, że ja lubię taki efekt rozświetlonej skóry, po prostu uwielbiam to. No i faktycznie jak chodzi o jego wykończenie, to on sobie poradził, zmatowił tą skórę. Nie robi mi żadnego efektu ściągnięcia, bo z Ecocery jest taki puder ryżowy, który ja jak nakładam nawet maciupeńką ilość, to mam takie uczucie, wiecie, ściągniętej skóry. Tutaj ten puder mi tego nie zrobił, jest bardzo fajny. No i zróbmy sobie kontur, a do konturu mam otóż coś takiego, to jest taka mini paletka, która nazywa się Master Sculpt. Sculpt? Nie wiem, jak się to czyta, najwyżej mnie poprawcie, bo nie mam pojęcia. W każdym bądź razie tutaj w środku mamy puder brązujący i rozświetlacz. To jest rozświetlacz. No dla mnie on nie wygląda jak rozświetlacz. Nawet na zdjęciach, jak go zamawiałam, to gdzieś tam sprawiał wrażenie, że nie do końca może sobie poradzić z efektem rozświetlenia. Więc jeżeli o niego chodzi, może sobie gdzieś tam sprawdzimy. No, to jest raczej taki puderek z drobineczkami. Gdzieś tam po prostu taki trochę bardziej puder rozświetlający niż rozświetlacz. No. O nie, on sobie absolutnie nie poradzi. No, przynajmniej takie mam wrażenie. No nie wiem, zobaczymy, jak on będzie wyglądał na buzi. On sprawia wrażenie takiego pudru rozświetlającego po prostu. Ładne to wykończenie, ale zobaczymy, jak to będzie na buźce wyglądało. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o ten secik, to w środku mamy jeszcze nie tylko lusterko, ale mamy też taki pędzelek.
Jako, że jest to test marki, to będziemy korzystać z tego pędzelka. Nie jestem do niego przekonana. Jest dość sztywne, ale nie na tyle, żeby gdzieś tam na skórze to uczucie było nieprzyjemne. Więc mam nadzieję, że nie pocharata mi twarzy. Ojej, i to się strasznie pyli. Tylko, że albo to jest kwestia tego, że ten pędzelek jest bardzo ostry i po prostu harata ten produkt, albo to jest kwestia tego, że po prostu ten produkt jest taki sypki. Teraz ciężko powiedzieć. No i dobra, takim pędzlem jeszcze nigdy w życiu nie pracowałam. Ojej, ojej. Ojej, oj. Ojej, oj. Ojej, oj, teraz jestem od linijki. Totalnie. Trochę boję się tym pędzlem robić czegoś takiego. Ojej. Wiecie co, to nie chodzi o dotyk, bo dotyk nie jest na tyle inwazyjny dla mojej skóry, żeby to było nieprzyjemne. Czuję, że ten pędzel jest inny jak wszystkie do tej pory, których używałam. Ale wiecie, to jest obszar koło ucha. I ten pędzel taki dziwny, nieprzyjemny dźwięk wydaje, że po prostu czuję, jakby ktoś mi wsadził pędzel do ucha i nim gdzieś tam majtał. No, bardzo to jest nieprzyjemne. Dobra, spróbujemy to sobie rozetrzeć i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trochę już to rozstarłam, aczkolwiek mam wrażenie, że nadal to wygląda źle. Wygląda to, jakbym robiła raczej makijaż na Halloween. Coś takiego. A dajcie znać, może zrobimy jakiś odcinek halloweenowy. Ale wracając do tematu, no to tak trochę, no nie. Albo może konsystencja tego produktu nie pozwala mi na takie jakieś roztarcie go bardziej. Chociaż to wiecie, też później zupełnie inaczej wygląda, jak dołożymy tutaj róż i to jeszcze ja później na koniec blenduję pędzlem od pudru, żeby to jeszcze gdzieś tam złagodzić. Także no dobra, dajmy temu czas. Ale, co mi się nie podoba, nie wiem czy wy to zobaczycie, już któryś włosek wyleciał z tego pędzla. Bardzo mi się to nie podoba, bo już chyba ze dwa razy mi zostało gdzieś tam na skórze tutaj i muszę je zabierać. Ojej, ten dźwięk jest taki nieprzyjemny, jakbym taką szczotą sobie po prostu przejeżdżała, kurczę, po twarzy. Dobrze, że ten dotyk nie jest na tyle nieprzyjemny, żeby nie być w stanie tego przetrwać. No i staram to jakoś rozetrzeć, ale wam powiem, że to jest za mocne. To jest ewidentnie za mocne. W sensie wiecie, no to jak się później też robi jakiś całkiem mocny makijaż albo makijaż do zdjęć, to wtedy to się broni, ale tak na co dzień, jakbym miała wyjść z taką krachą, to chyba to jest jednak dla mnie za mocno. Plus to, że nie podoba mi się sposób wypracowania tej kreski po prostu. Nie bardzo jestem w stanie gdzieś tam to bardziej zblendować. Spróbuję jeszcze trochę takimi kolistymi ruchami. No i okej, myślę, że bardziej tego w żaden sposób nie wypracuję i nie rozetrę. I tak jak zazwyczaj kontur jak robię, to gdzieś biorę ten produkt i gdzieś tam dokładam, buduję go stopniowo. To tak tutaj no tyle, ile mi się go nabrało na początku, gdzie to nie była jakaś mega zabójcza ilość, to wystarczyło na zrobienie takich właśnie dużych plam, bo to dla mnie są troszeczkę bardziej plamy. A do tego rozświetlacza, albo do raczej pudru rozświetlającego jak dla mnie, to wrócimy sobie zaraz, a teraz się zajmijmy różem. Jeżeli chodzi o róż, to ja tutaj dopadłam taką otóż paletkę. Fajnie, bo chciałam po prostu czegoś więcej w różnych odcieniach i tutaj mamy bardzo ładne różne odcienie, ale tutaj też jest jeden właśnie rozświetlacz, bo ten jaśniutki tutaj to już jest rozświetlacz. Także mamy trzy totalnie różne róże w różnych konkretnie odcieniach takich jebut mać, bo naprawdę wydają się jakby były mocno napigmentowane, także zobaczymy. Szczególnie ten, on jest totalnie fiolet, także no to zobaczymy, co z tego będzie. Ja go raczej zasłuczuję, raczej go nie będę na twarz nakładała, ale wiecie. Jest fascynujący. A tutaj to jest jeszcze świetny ratunek w momencie, kiedy nam to tutaj nie zadziała. I ja mam ochotę konkretnie na ten kolor. Jezu, jaki on jest piękny, przecudowny. Ale dobra, zróbmy sobie swatche wszystkich. I zobaczmy, jak one będą wyglądały. O, takie są mniej więcej te kolorki. No i to jest ten, którego chcę użyć. Bardzo ładnie. Ten jest taki trochę cukierkowy, taki lalkowy. A ten, no nie jestem przekonana, kurczę, do takiego codziennego noszenia, jeżeli chodzi o taki kolor na policzkach. Ale może w mojej ilości jakoś to będzie fajnie wyglądało. Ewentualnie zawsze można to wykorzystać jako cień na oczy, także spoko. Suchy produkt, także no nie trzeba się bać. A nawet pomadek przecież używa się na oczy, także wiecie. Zawsze się znajdzie jakieś zastosowanie. Ale ten odcień, Jezu, jak on mi się podoba. Bardzo ładny. I sprawdźmy sobie jak... O, dobrze, że nie docisnęłam pędzla. Bo
Tak czułam, że one będą mocno napigmentowane i że bardzo łatwo będzie się nimi dało zrobić plamę. A ja już jedną plamę na poliku mam, drugiej nie potrzebuję. W każdym bądź razie, tak, są bardzo mocno napigmentowane, trzeba z nimi uważać. Ale jeżeli chodzi o sam kolor, to Wam powiem, że chyba troszeczkę się zawiodłam. I albo to będzie kwestia tej krechy, która mi tutaj dominuje to wszystko i nawet teraz gdzieś tam bardziej widać tą krechę jak ten róż. No trochę się zawiodłam tym bronzerem. No pigment to one mają festy, także trzeba będzie je raczej małymi kruczkami nakładać gdzieś tam. Troszeczkę rozetrzeć, troszeczkę i rozetrzeć. Bo z różami to zazwyczaj jest tak, że jak już sobie walniecie jedną konkretną jebutną plamę, to z różami bardzo ciężko jest później sobie poradzić i je zdjąć z twarzy. Także lepiej małymi krokami. Chociaż ten kontur, który ja dzisiaj mam, Boże, jak mi się ta krecha nie podoba. No, powiem Wam, że jak się nakłada róż na takie strefy, gdzie ma się wypryski, to zawsze jest tak, że ten róż Wam jeszcze bardziej podkreśli te wszystkie możliwe jakieś tam niedoskonałości w tych strefach. Także ja ogólnie, jak mam jakieś takie wypryski w tych miejscach, to staram się w ogóle unikać różu. I po prostu wolę zrobić makijaż, który nie ma tego różu, jest zrobiony zupełnie inaczej, bo to jest takie trochę robienie sobie krzywdy, bo naprawdę podkreśla się te wszystkie tutaj, o, widzicie, takie buble. Nieładnie to wygląda. I teraz to ja sobie wezmę ten taki właśnie puchaty, duży pędzel, który był do pudru i sobie tutaj to wszystko spróbuję jeszcze trochę rozetrzeć. A ten różek bardzo, bardzo ładnie tutaj dał się rozblendować na brzegach. Ja bardzo lubię właśnie później wracać do tego pędzla od pudru, żeby przede wszystkim nie tylko tutaj zblendować te dwa produkty ze sobą, ale też tutaj róż na granicach rozetrzeć bardziej po prostu w każdy możliwy kierunek. I wtedy taki fajny blur wychodzi. To wygląda wtedy tego wiele, wiele naturalniej. Ja bym bardzo chciała użyć tego rozświetlacza, ale zanim użyjemy tego, to wrócimy sobie do tej małej paletki i sprawdzimy, czy coś, co oni nazwali tutaj highlighterem, faktycznie będzie jak jakiś taki, wiecie, rozświetlacz. W ogóle, jeżeli chodzi o konstrukcję tego seta, to tutaj bardzo ciężko jest dotrzeć do tych produktów tak, żeby nie wymieszać pędzlem ich obu. Więc tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to ten set będzie fajny, jak ja sobie po prostu będę wszystko na raz nakładała, bo wtedy ten trochę się rozjaśni tym i może nie będzie czegoś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie te produkty, to Wam powiem, że one się nie miłosiernie pylą. Naprawdę, po prostu nieważne jakiego. O, włosy mi się pałętają. Nieważne jakiego produktu sypkiego się do tej pory nie chwyciłam, to one się bardzo sypią. Czy to się w ogóle błyszczy? Jakkolwiek? Czy Wy coś widzicie? Bo ja nie. Dobra, jeszcze raz. Odrobina i dokładamy. Błyszczy się? Czy się nie błyszczy? Może trochę, wiecie? Może to jest raczej taki efekt właśnie takiego tego pudru rozświetlającego, ale żeby to był jakiś highlight, taki wiecie, festy, to nie. Natomiast, jeżeli chcecie cały taki mega delikatniuśki makijaż, którym chcecie po prostu jakby wybudować rysy swojej twarzy, ale nie chcecie, żeby był on widoczny, to wtedy takie produkty się sprawdzają do takich, wiecie, do tych make-upów, no make-upów. No to się wtedy może sprawdzić. Jezu, nieważne, którą częścią bym pędzla nie nakładała tutaj, to w ogóle dla mnie nie jest widoczne. Wiecie co? Ja tu widzę troszeczkę brokatu. Totalnie troszeczkę. Ja jeszcze siedzę przed taką lampą, że jakby to był totalny highlight, to by się to odbijało. No dobra, no trochę jest rozświetlone, okej, trochę jest. Ale to jest raczej właśnie taki efekt pudrów rozświetlających, które mają takie większe drobinki po prostu jakby brokatu. Bo to nie jest takie drobno zmylone, że się tworzy taka tafla, tylko jakbyśmy po prostu nałożyli gdzieniegdzie takie jakieś małe, połyskujące drobinki. To jest taki efekt. Tego nawet może być nie widać w kamerze, bo to jest jak dla mnie w ogóle za mały rozświetlacz. Znaczy, no mówię, no kwestia gustu. Zobaczymy, jak on się sprawdzi tutaj na łuku Cupidyna. Tak wiem, większość to robi palcem, w ogóle się niby powinno robić palcem, natomiast ja to lubię robić po prostu tym wachlarzykiem.
No więc tutaj to on wygląda ładnie. Gdzieś tam delikatnie podkreśla właśnie ten łuk kupidyna. O, tutaj w tym momencie mi się wydaje, że najlepiej będziecie widzieć, że on faktycznie tutaj odbija światło. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie wytestowała jeszcze tego i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. Weźmy sobie do tego ten sam pędzel, bo i tak będę mieszała te dwa produkty na twarzy przecież. No i zobaczmy, co nam tutaj wyjdzie. I tak, o, to już jest większy highlight. To wam powiem, że mi się bardziej podoba, aczkolwiek to nadal nie jest to jeden z najmocniejszych rozświetlaczy, to fakt. No wiadomo, są takie te turbo rozświetlacze, które dają nam taki efekt, że nas po prostu kurde z kosmosu by było widać. Natomiast jest to już taki rozświetlacz, że widać, że mamy ten rozświetlacz, nie? To już jest coś bardziej konkretnego. Myślę, że takie jakieś bladziochy, czy takie raczej osoby o średniej karnacji będą z tego koloru zadowolone. Natomiast mówię, to jest tylko i wyłącznie kwestia gustu i pamiętajcie, żeby nosić to, co wam się podoba, a nie co komu się podoba. Mnie się ta tafla podoba. Fajna. No, taka tafelka się zrobiła. Tutaj tego nie ma. Teraz właśnie możecie zobaczyć. Tutaj jak się światło odbija, a tutaj jak się troszeczkę odbija. I przejdźmy sobie do brwi. A do brwi mam taką kredeczkę w kolorze, to jest co? Medium brown. I mam nadzieję, że ona będzie dobra, bo niektóre te takie brązy, które mają być medium, zdarzają się, że mają takie czerwono-rude poświaty. Ja tego nie cierpię, bo przecież ta kredka to mi się do niczego nie przyda w momencie, kiedy ja mam ciemne włosy, tak? Po prostu, wiecie, ciemne, czerwone, nie. I nawet kiedyś sobie pomyślałam, że dobra, Kaśka, wydaje ci się. I wyszłam z taką kredką, która wydawała mi się, że daje czerwony efekt. I faktycznie nie wydawało mi się. Koleżanka też do mnie mówi, ej, ale czemu ty masz czerwone brwi? No i dobra, już nie gadam dłużej, przejdźmy do samej kredki, więc generalnie jeżeli chodzi o tą część malującą, gdzie mamy samą kredkę, no to taki standard jak na kredkę wysuwaną, no po prostu szpiczaste, zakończone gdzieś tam troszeczkę czubeczkiem, wiadomo, to po jednym przejechaniu praktycznie się tępi, już mamy znowu zaokrągloną kredkę, także żadna filozofia. Natomiast jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, to nie jest ona tak standardowo podłużna, jak zazwyczaj gdzieś są tak dotąd, tylko jest taka malusieńka. Czy to będzie miało jakiś wpływ na samą aplikację? Nie mam pojęcia, także sprawdźmy to. I musicie mi wybaczyć, ale ja po prostu nie dam rady zrobić sobie brwi, jak będę miała daleko, daleko lusterko. Także kadr będzie jaki będzie. O, już widzę, że nie maluję ona tak, jakbym chciała. To znaczy, ja sobie wymyśliłam, że tym czubeczkiem będę malowała, a tutaj gdzieś mi machnął inny kant skórę. Może w drugą stronę to złapać? Ojej! Ojej, ojej. Bardzo intensywna jest. Jest intensywna, ale też twarda. Powiem wam, że bardzo ciężko jest mi ją wyczuć. Czy powinna mocno naciskać, czy delikatnie naciskać? Czy będzie się nią dało wyrysować raczej włoski, czy raczej nie? I będę raczej musiała, wiecie, pokryć cały obszar gdzieś tam tych moich brwi. Wiecie co? Praca z nią mi się średnio podoba. Ale ja to w ogóle uważam, że po prostu ona jest jakby faktycznie nie w taki trójkącik, tak jak wam powiedziałam, że ona jest standardowa, tylko ona ma raz, dwa, trzy, cztery kanty. Także ona jednak nie jest taka standardowa. Ja się wam to postaram pokazać. No nie, to raczej nadal zobaczycie jako taki standardowy trójkącik. No ona ma tu kant, tu, tu i u góry. Także ona ma cztery kanty ma. I jak ja próbuję malować jednym kantem, to drugi mi haczy i to wychodzi w ogóle nie kreska, a czasami takie kółeczko wychodzi. Nie podoba mi się na razie ten efekt, aczkolwiek to jest kwestia wyczucia produktu. No i dobra, na razie nałożyłam ją sobie gdzieniegdzie, próbując wyrysować jakby włoski, które nie do końca mi wyszły, bo po prostu wychodziły mi z tego nie kreski, a jakieś różne dziwne inne kształty. Nie do końca mi się podoba praca z tą kredką. Ale teraz, jak tak się to przejedzie, to ta szczoteczka przy mocniejszym docisku rozciera całkowicie ten produkt. Tylko w tym momencie mam takie po prostu mocniej podkreślone brwi, a właściwie to jedną. I chyba to będzie właśnie najlepsza metoda, żeby gdzieś tam sobie właśnie, tam gdzie macie większe ubytki, tak jak ja mam, jakieś tam dziurki, prześwity, to wtedy tam najlepiej dokoptować tej kredki i po prostu później to delikatnie rozczesać. I tam, gdzie nadal macie jakieś większe, delikatne prześwity, to nadal jakieś delikatne włoski dorysować i po prostu pracować w ten sposób. Bo wydaje mi się, że praca z tą końcóweczką jest trochę wymagająca i trzeba będzie czasu, żeby wyczuć tą kredkę. No zobaczymy, jak to będzie.
No i dobra, tak to wygląda. Wracam do Was z gotową drugą brwią. I powiem Wam, że mi się ten efekt podoba. Jest taki nietypowy, trochę taki grunge'owy bym powiedziała. To są takie trochę poszarpane, niedbałe brwi, takie fajne. Wiecie, kurczę, nie spodziewałam się takiego efektu, bo raczej liczyłam na to, jak właściwie od każdej kredki takiej wysuwanej oczekuję, że będę nią w stanie wyrysować ładne pojedyncze włoski. Aczkolwiek tutaj przez ten kształt końcówki miałam jednak trochę problem. Mimo tego, że ona wyglądała bardzo podobnie do tych właściwie wszystkich standardowych, gdzie jest taki po prostu trójkącik. No tutaj było za dużo tych kantów i gdzieś tam mi to uciekało na boki, gdzieś tam robiłam plamy. I powiem Wam, że w efekcie po wyczesaniu ta kredka ułożyła się bardzo ładnie, naprawdę. Zrobiła taki efekt trochę rozczapiżonych brwi, ale bardzo mi się to podoba. A do oczu mamy tutaj taką otóż piękną paletkę. Jezu, jaka ona jest piękna. Jeszcze jak ta moja lampa się od niej odbija, to już w ogóle wygląda jak jakiś milion dolarów. No nie, nie kosztowała tyle, ale też do najtańszych nie należała. Jak chodzi o cenę, to Wam pewnie gdzieś tam na dole jakieś linki dam czy coś, chociaż Wam napiszę, jak te kosmetyki się konkretnie nazywają, to będziecie w stanie sobie wyszukać, gdzie możecie je kupić. Jeżeli chodzi o zawartość, to no piękna, to jest taka ewidentnie glam, no taka glam paletka. I powiem Wam, że tutaj z tyłu mamy instrukcję co i jak, więc jako, że jest to test jednej marki, to ja uważam, że powinnam sobie wykonać makijaż według tej instrukcji. I tak też zrobię. I jak już się doczytałam, jak już, bo tutaj widzicie ten drobny maczek, to jest tak ciężki do przeczytania, że po prostu się w głowie nie mieści. No ja wiem, że oni chcieli bardzo dużo informacji upchnąć tutaj z tyłu, ale no naprawdę, ledwo co to gdzieś tam idzie się rozczytać, także to jest troszeczkę minus, bo jak ktoś ma gorszy wzrok, no to będzie miał problem. Natomiast ja sobie wybrałam opcję numer 2, dlatego że tutaj ta opcja numer 2 zaczyna się od użycia cienia Big Wish i ten Big Wish to jest ten cień i on mi się bardzo, bardzo podoba i dlatego chciałabym go użyć. No i dobra, sprawdźmy sobie, jak ten Big Wish się nam będzie sprawdzał. On się bardzo, bardzo pyli. Nie wiem, te kosmetyki z Maybelline może się wszystkie tak pylą? Jak macie jakieś inne kosmetyki z serii Maybelline i też Wam się tak pylą, to dajcie znać, czy też to tak właśnie u Was wygląda. Ja używam różnych pędzli z różnych kompletów, więc też nie jestem jakoś przekonana, żeby to była kwestia po prostu pędzli. Natomiast tak się też zdarza. No i oni tutaj ten cień. Ojej, on bardziej wychodzi taki w formie. Chociaż to. Dobra. Zobaczymy, jak wyjdzie. Natomiast ja myślałam, że on będzie troszeczkę jaśniejszy. A tutaj przy nakładaniu go. I każę go sobie właśnie o tutaj w ten sposób nałożyć. To sobie wziąłam ścięty pędzel, bo on się tutaj bardzo fajnie wpasowuje. O tak. I mamy go sobie przyciągnąć na całą powiekę. Że ja tutaj to już zrobię tymi resztkami, bo tutaj później będą dochodziły inne cienie. No, ładny jest. I o co mi chodziło z tą moją reakcją? No tutaj ono w opakowaniu to on wygląda bardziej na taki jaśniejszy, jakby nie sądzicie. Na oku jakby to światło się mniej odbija i on taki jest bardziej rudawy, coś w ten sposób. Bo niby taka bardziej brzoskwinia się to wydaje tutaj w opakowaniu, a tutaj taki jakby bardziej brudy. Jeżeli chodzi o pigmentację, to ona jest no taka średnia, bym powiedziała. Są ładnie napigmentowane i nie tworzą się w plamy, ale podejrzewam, że tutaj trzeba będzie właśnie dołożyć drugą warstwę, żeby zbudować jakiś bardziej intensywny efekt. I ja też tak zrobię, po troszeczku będę sobie dokładała ten cień tam, gdzie chcę go jeszcze troszeczkę bardziej zbudować, czyli gdzieś tam bardziej załamaniu tej powieki. No, troszeczkę bardziej go wtedy widać. Teraz wezmę sobie coś małego, bardziej precyzyjnego, taką kuleczkę, bo nasz następny cień będziemy nakładać totalnie już tutaj w załamanie tej powieki. Czyli to będzie właśnie takie pogłębianie tego, co mamy teraz. I teraz nakładamy sobie cień, który nazywa się Bubble Rose. No i zobaczymy, jak on będzie wyglądał na tle tego poprzedniego, czy on się w ogóle wydobędzie, bo one mają bardzo podobne kolory. Czy coś widzicie? Mówię nie. No, mają bardzo, bardzo podobne kolory i zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens nakładanie tego cienia tutaj. Ja go absolutnie nie widzę. Widać, nie widać? Może troszeczkę, ale totalnie troszeczkę. No nie, ja Wam powiem, że już trzeci raz dobieram właśnie tego kolorku z opakowania i tutaj próbuję maglować. I ja za dużej różnicy nie widzę. Naprawdę, właściwie to nie widzę żadnej. Tak jakby te dwa cienie to w ogóle były w
tym samym odcieniu. One nawet tutaj w opakowaniu, no to praktycznie tak wyglądają, nie? Że one są jakby w tych samych odcieniach. Tak jakby ten faktycznie jest minimalnie ciemniejszy, ale na oku ja tego absolutnie nie widzę, przez to, że one są oba totalnie błyszczące. Teraz to mamy sobie nałożyć ten ball drop, coś takiego. I mamy go nałożyć tutaj, o, w to miejsce. No, troszeczkę. Dobra, dam mu czas. Może jak nałożę drugą warstwę. A jak nie, to zaraz zmoczę pędzel. No, trochę coś tam widać, że ten obszar jest jaśniejszy, natomiast nie za bardzo. Ale jeżeli chodzi o kolejność nakładania tych cieni, o miejsce nakładania, to no, faktycznie ma to sens. Tutaj ogólnie się często nakłada jaśniejsze cienie, takie połyskujące. Natomiast on ma bardzo delikatną pigmentację. No widać, ja go widzę, że on jest, to fakt, ale czy on mi się podoba, to tak wam powiem, że średnio mi się podoba ten cień. Tym bardziej, że on no, jest średnio błyszczący, błyszczy się, ale nie tak jak te poprzednie, więc to wygląda tak, jakbym sobie po prostu teraz nakładała, w przyrównaniu do tego błysku, który mam tu, to teraz to wygląda, jakbym sobie matowy cień nakładała po prostu. I to jeszcze w takim półtransparentnym białym kolorze. A ostatnim cieniem, który mamy sobie nałożyć na powiekę, to jest ten tutaj, o. I on jest już taki totalnie jaśniutki. Mam nadzieję, że on będzie się ładnie błyszczał, dlatego że jeżeli on się nie będzie ładnie błyszczał i nie będzie ładnie odznaczał tego kącika oka, to oko naprawdę będzie takie nijakie. A tak to przynajmniej to nam rozświetli ten kącik. Wezmę sobie do tego coś precyzyjnego. O, mam taką kuleczkę, żeby sobie fajnie dotrzeć do tego kącika. I on ma w sobie takie jakby różowe tony, coś w ten sposób. Coś takiego. I czy go tu będzie jakkolwiek widać? Czy on się będzie bardzo błyszczał? Ja się chyba trochę zawiodłam na tej palecie. Ja mam wrażenie, że wszystkie te cienie jakby są na jedno kopyto. Nałożymy sobie na drugą powiekę też w kącik oka. I muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę się zawiodłam na tych cieniach. W sensie, może inaczej by to wyglądało, jakbym zrobiła makijaż po swojemu, gdzie ja bym używała na pewno wielu różnych kontrastujących ze sobą kolorów. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie tego makijażu na wzór tego, co my mamy tutaj z tyłu, to absolutnie mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to dlatego, że po prostu ten makijaż jest taki nijaki. W sensie to jest jak taki zwykły dzienniak, gdzie bierzemy po prostu jeden cień, podkreślamy gdzieś tutaj górną część i bierzemy jeden jaśniejszy cień, podkreślamy tutaj całą powiekę i wychodzimy. To jeżeli taki sam efekt jesteśmy w stanie osiągnąć w 2 minuty, a tutaj ja to robię i robię różnymi cieniami, gdzieś tam zmieniam pędzle, magluję i tak dalej, no to jaki to ma sens tak naprawdę? A najlepsze w tym wszystkim to jest to, że ten makijaż już jest skończony, według tego, co tutaj mamy z tyłu w instrukcji. Także jeżeli chodzi o ten makijaż, to on jest taki, no nie jest najgorszy, jest po prostu nijaki. No mówię, no to tutaj wchodzi w grę ten czas, który ja poświęciłam na zrobienie tego makijażu, bo maglujesz, bierzesz inny pędzel, inny cień i tak dalej i się starasz, kombinujesz, budujesz. Tak naprawdę taki sam efekt naprawdę jesteście w stanie w jakieś 2-3 minuty osiągnąć, gdzie bierzecie dwa różne cienie i jedziecie jednym cieniem, jednym pędzlem z drugiej strony, pyk, 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 pyk. No nie, no to po prostu jestem zła. A jak już mamy skończone nasze oczka, właściwie to nie skończone, a po prostu nałożone cienie na górną powiekę, to możemy sobie przejść do tego, żeby pomalować rzęsy. I do rzęs wybrałam, kurczę, taką szczoteczkę, która mnie troszeczkę przeraża, bo ma bardzo długie te górne właśnie takie, nie tyle włoski, to są takie jakby kolce, bo to jest silikonowa szczoteczka, więc raz, że ma silikonową szczoteczkę, dwa, że ma być ultra czarna i ma wydłużać. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzała. O, no na razie dość przyjemnie się nią maluje rzęsy. I wezmę sobie do tego lusterko, bo nie chciałabym się pozbawić oka. Nie o to mi chodzi w tym filmie, a poza tym to oko to mi się jeszcze może na wiele rzeczy przydać. No i muszę wam powiedzieć, bardzo ładnie wygląda ten tusz, bardzo ładnie wydłużył te rzęsy. Troszeczkę mi je posklejał, ale no ja tak zawsze mam, że gdzieś w tym miejscu tutaj on mniej więcej mi je każdy tusz właściwie skleja, więc nie wygląda to aż tak źle teraz, jak gdzieś tam pomaziałam. W każdym bądź razie bardzo przyjemnie się tą maskarą maluję oczka i powiem wam, że bardzo ładnie rzęsy są wydłużone. Bardzo mi się podoba, no.
Dawno nie miałam takiego fajnego tuszu. I tutaj możecie trochę bardziej z bliska zobaczyć, jak ten tusz sobie poradził z tym moim jednym okiem. Naprawdę bardzo ładnie mi wydłużył i podkręcił rzęsy. O, tutaj możecie jeszcze troszeczkę z boku zobaczyć. Spójrzcie, jak te rzęsy są ładnie podkręcone. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. A teraz spójrzcie sobie z drugiej. Tutaj tych rzęs aż tak nie widać, nie? No, także zrobił fajną, dobrą robotę. Bardzo fajnie mnie ten tusz zaskoczył. Cieszę się, że chociaż ten produkt mnie tak naprawdę mile pozytywnie zaskoczył. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te cienie, w momencie jak mamy nałożony do tego tusz i jak jeszcze te rzęsy na dole są tak dość mocno podkreślone, to wtedy ta powieka jako taka ładnie wygląda i nie wygląda ten makijaż najgorzej. Mówię, tutaj tylko po prostu i wyłącznie kwestia tej długości pracy. A do ust mamy takie właśnie małe cudo. I ja Wam powiem, że bardzo mnie fascynuje ta paletka, bo tutaj mamy cztery różne jakby produkty, to znaczy mamy primer, później nakładamy jakby coś w stylu konturówki, a później wypełnienia, a później jeszcze na to mamy coś w stylu topera, także jestem ciekawa, jak to finalnie będzie wyglądało. Mamy tutaj jeszcze pędzelek, z którego oczywiście będę korzystała, no bo jak żeby inaczej, w końcu test marki. No i jeżeli chodzi o ten pędzelek, to z jednej strony on jest taki jakby węższy, i to podejrzewam, że ma nam służyć do zrobienia konturu, a z drugiej strony on jest bardziej jakby płaski, taki szerszy jest, to pewnie ma być wypełnienie. Natomiast jeżeli ja go użyję do primera czy do tego highlightera, to wszystko sobie wymieszam. Więc opcje są dwie, albo zaraz to... Ojej! Wzięłam ten primer właśnie paluchem, dotknęłam i... Jakoś tak... Jest, no co to jest za produkt? Dobra, próbujemy. On jest taki dziwny. Słyszycie to? Jakby był tępy w swojej konsystencji, jakby trzeba było go rozgrzać, żeby on w ogóle się przetransferował. Okej, okay, dobra, nałożyłam ten cały primer i raz, że mam takie wybielone usta, a dwa, że bardzo mi podkreślał moje spierzchnięte usta i ja mam bardzo duży problem ze spierzchniętymi ustami, niezależnie od pory roku. I tak, peelinguję, nawilżam i tak dalej, no po prostu tak mam. Nic z tym już nie jestem w stanie zrobić, bo nawet maseczki ani nic mi nie dają rady. Także może jakiś kwasik, zobaczymy. W każdym bądź razie, wracając do tematu, no bardzo nieładnie to wygląda w tym momencie. Jeżeli miałabym to tak zostawić, to tragedia. Zobaczymy, czy dalsze produkty też podkreślą właśnie te moje skórki. I... Kurczę, Wam powiem, że ja bardzo jestem ciekawa tego fioletu na końcu i albo się właśnie na niego skuszę, tylko wezmę sobie tą cienką stronę. O, bardzo fajnie się nakłada. To mi trochę przypomina, wiecie, takie te błyszczyki, jak kiedyś były dołączane do jakichś tam gazet, trzynastkę czy coś takiego. Boże, pamiętacie to jeszcze? To tam czasami były takie opakowania z takimi błyszczykami dołączonymi. No to właśnie tak mi się kojarzy właśnie w tym momencie. I jak chodzi o konsystencję i w ogóle o sposób, że to jest taki błyszczyk w opakowaniu. Ale ja sobie do tego wezmę coś bardziej tutaj, żebym mogła widzieć. Oj, tak średnio mi się pracuje z tym pędzlem. Sam produkt rozprowadza się fajnie, tylko że ten pędzel nie jest na tyle łatwy w obsłudze, żeby tutaj ładnie... Fajnie szybko kreseczkę wyrysować. Trzeba się trochę bardziej skupić nad tym. Kurczę, no, muszę Wam powiedzieć, że dobry ten produkt, jak chcecie zrobić makijaż na klauna. Tak, bo bardzo ciężko się pracuje z tym pędzelkiem. Coś tam się staram, żeby to było jak najbardziej równe, ale raz, że ten produkt jest bardzo kremowy, a dwa, że ten pędzelek jest trochę nieprecyzyjny i ucieka mi na boki. Także może spróbujmy to dokończyć. I teraz ten jaśniejszy. No, tym produktem to już się ładnie pracuje. Okej, i na to wypełnienie to teraz mamy sobie nałożyć ten highlight. I on jest też taki kremowy, ale on ma inną konsystencję jak ten primer. Jest jakby bardziej jakby jakby to powiedzieć? No nie wiem, w sensie, że bardzo łatwo się go nabiera na palec. Nie wiem, jakbym to opisać. Dołożę sobie drugą warstwę. O, ta jedna to taka nijaka. Pamiętacie te lalki Bratz?
Tak się trochę teraz czuję. One miały takie wary, właśnie takie usta miały tak pomalowane i tak to mniej więcej wyglądało. No i jeżeli chodzi o podsumowanie, takie krótkie podsumowanie, dlatego że większość moich odczuć gdzieś tam na bieżąco Wam nadawałam, także nie ma co za dużo gadać. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to tak, są fajne. Ja po prostu trochę się zawiodłam na tej instrukcji, która była z tyłu. Natomiast to jest tylko i wyłącznie w Waszej kwestii, co Wy wyczarujecie na Waszych oczach, naprawdę. Jeżeli chodzi o to duo 2 w 1, no to tam dobrze wiecie, że ten puder gdzieś tam mi nie do końca przypasował, ale Wam może przypasować, dlatego że może Wy oczekujecie zupełnie innego efektu. Także mam nadzieję, że w czymś Wam pomogłam, może znalazłyście w tym filmie jakiś kosmetyk, który chciałybyście przetestować i może gdzieś tam znalazłyście coś nowego, o czym nie wiedziałyście. Tak jak ja znalazłam właśnie tą paletę gdzieś tam przeglądając stronę internetową zupełnie przypadkiem i tak naprawdę to ona skusiła mnie do tego, żeby zrobić cały makijaż wszystkimi kosmetykami od Maybelline i powiem Wam, że jestem mega zadowolona, bo bardzo mi się podoba efekt tych ust. I bardzo mi się podoba to, że w jednym małym, kompaktowym opakowaniu mamy wszystko, czego potrzebujemy do tego. I naprawdę, naprawdę efekt jest dla mnie zabójczy. Także jeżeli Wy też czegoś takiego szukacie, to ja Wam serdecznie polecam. I to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dzięki, że byliście i zostaliście do końca. I cześć!